Hej, witajcie. Chciałem zaprezentować Wam bohatera dzisiejszego filmu, czyli JBL-a Partybox Stage 320. Majówka zbliża się wielkimi krokami, chociaż niektórzy szczęściarze już pewnie dzisiaj zaczęli. Długi weekend, a w zasadzie tydzień majowy. I taki sprzęt na pewno przyda Wam się na piknik, grilla lub na jakąś imprezę domową. Zwłaszcza, że sprzęt jest odporny na zachlapanie. Posiada IPX4. Zacznijmy prezentację od tylnej ścianki. Tutaj mamy różne wyjścia. Czekajcie, włączę głośnik. Zapali się światełko. Mamy wyjście na jeden mikrofon. USB, z którego możemy słuchać muzyki lub ładować baterię. Aux in. Wejście na drugi mikrofon lub gitarę. No i niżej tam możemy sobie przewodowo podłączyć się z innym głośnikiem. Zamykamy klapkę. Poniżej kolejna klapka. Tutaj mamy baterię. Dodatkowo możemy ją wymieniać, ale baterię musimy sobie nabyć. W samym zestawie jest tylko kabel zasilający. Poniżej potężny wylot subwoofera. Jeszcze jedna zaślepka właśnie na kabel zasilający. Poniżej mamy kółka. I tutaj wysuwaną rączkę, która będzie nam służyła do transportu głośnika, bo całość waży 16,5 kg. Tak wygląda panel górny. Przycisk włączenia zasilania. Głośnik się włącza z takim dźwiękiem. Kolejny przycisk z lewej strony. Możemy wyłączyć podświetlenie głośnika lub włączyć. Dalej mamy play lub pauzę. Raz naciskamy, mamy pauzę. Dwa razy naciśniemy, przewinie nam do następnej piosenki. Trzy razy naciśniemy, cofnie nam piosenkę. Kolejne przyciski. Bass boost, czyli podbicie basów. Teraz jest wyłączone, włączone. Kolejny przycisk to jest połączenie bezprzewodowe z drugim głośnikiem. No i oczywiście Bluetooth. Tutaj jeszcze mamy taki pasek. A się akurat przestał poświetlać. To jest poziom naładowania baterii. A tutaj różne takie dodatkowe pierdółki, których jest więcej w aplikacji JBL Partybox, do której za chwilę przejdziemy. No i tu mamy pokrętła do mikrofonu. Głośność, bas, echo. No i tak się prezentuje wśród głośnika, ale włączymy muzykę. Pokażę Wam, jak się podświetla. Podświetlenie mamy wyłączone. Włączamy. Całość zestawu ma 240 W mocy. Producent mówi, że do 18 godzin słuchania muzyki. Bateria ładuje się 3 godziny. Producent mówi również, że 10 minut ładowania baterii wystarczy na 2 godziny grania muzyki. W rzeczywistości jak to wygląda, to nie powiem Wam, ale myślę, że na imprezkę na pewno powinno baterii starczyć. Więcej ustawień macie w aplikacji. Za chwilę pokażę Wam aplikację. Tak wygląda aplikacja JBL Partybox.
Możemy za jej pomocą sterować diodami. Mamy tutaj różny układ wyświetlania LEDów. Poszczególne LEDy również tutaj w pasku poniżej możemy włączać i wyłączać oraz zmieniać kolory. Tutaj mamy laboratorium efektu. Muszę obrócić telefon. No i tak są takie dodatkowe dźwięki. Na panelu górnym widzieliście, były trzy. No i tak to mniej więcej wygląda. Tutaj ma się odtwarzacz. Pasek głośności. Ustawienia panelu górnego, czyli to są przyciski imprezy. Czyli możecie tutaj sobie po prostu na tym panelu górnym pozamieniać. I tu pokaz świateł. W sumie to samo, co było na panelu wyżej. W zasadzie to będzie koniec. Jeszcze efekt mikrofonu. Dalej mamy korektor. Mi się wydaje, że najlepiej chodzi na tym JBL Signature. Ale jeżeli jest niezły wokal, też jest całkiem nieźle to słychać, albo możemy sobie equalizer sami poustawiać według własnych potrzeb. Tu macie bas głęboki, mocniejszy, połączenie bezprzewodowe z drugim głośnikiem. No i w zasadzie to wszystko. Przejdźmy teraz do podsumowania. Głośnik gra dobrze, czysto, bardzo dobrze roznosi się dźwięk, także nawet na większą domówkę na pewno wam wystarczy. Dalej kwestia baterii, myślę, że też na taką jedną imprezę powinna wystarczyć. Porównywałem dźwięk z głośnikiem z 310, także mi wydaje się, że ten jest 320 zdecydowanie lepszy, głębszy. Nawet przy dosyć dużej głośności głośnik nie trzeszczy. Największym minusem jest to, że nie ma dedykowanych przycisków do wyboru źródła dźwięku, tak jak było to w 310. A tak to głośnik świetny. Rozkręcicie z nim każdą imprezę. Życzę wam miłej zabawy. Hej!